Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Tomek Grabiński i w związku z tym, że jeszcze pełnię obowiązki dyrektora Centrum Kultury, to chciałem Państwa powitać na dzisiejszym koncercie. Bardzo się cieszę, że znaleźli Państwo czas, że zechcieli Państwo przyjść, że zechciały Panie przyjść na koncert, który przygotowaliśmy. Wystąpi dzisiaj Artur Caturian, aktor związany od lat z Teatrem Capitol, laureat Grand Prix na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Także część Państwa, która być może jeździ na spektakle do Capitolu, będzie mogła Artura znać i kojarzyć. Ponieważ dzień mamy wiadomy, 8 marca, to chciałbym powitać wszystkie panie, które obecne na sali. Panią Violettę Majak, przewodniczącą Rady Miasta. Brawo, tak, tak. Wszystkie panie radne, panie dyrektorki, panie dyrektor, bo to wiadomo, że różne są zwyczaje. I chciałbym zaprosić od razu na scenę pana burmistrza Janusza Hodasewicza. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo widzę, że jest tu grono moich fanów, ale to dzisiaj nie moje święto, tylko pań. Wobec tego bardzo się cieszę, że tak licznie panie przyszły na to spotkanie. Cieszę się, chociaż już ze sporą grupą pań widziałem się dzisiaj w mieście. Widziałem się roznosząc w południe kwiaty i powiem, że było bardzo sympatycznie widzieć te uśmiechy, to coś w oczach takiego, że ja do tej pory wszystkie te spojrzenia pamiętam, naprawdę. Dziękuję za nie wszystkie. Za te wszystkie całuski, które dostałem tam w południe i za te, które otrzymałem tu dzisiaj. Proszę pani, ja tu mam ściągawkę, pozwólcie. Skręcił się telefon. A teraz tak poważnie. Jak się przygotowywałem na to spotkanie, to tak niektórzy robią, ja poszedłem tym śladem. Znalazłem takie piękne cytaty o kobietach. I pozwólcie Państwo, że kilka, tylko kilka, bo tam jest ich 100 tysięcy. Przeczytam tych kilka ciekawych. Kobieta jest jak herbata. Nie wiesz, jak jest silna, dopóki nie wrzucisz jej do gorącej wody. To powiedziała pani Eleanor Roosevelt. Kobieta jest jak książka. Nie oceniaj jej po okładce. Też ładne. George Eliot. Kobieta jest jak muzyka. Trzeba ją słuchać, a nie rozumieć. To... Proszę Państwa, powiedział Arthur Schopenhauer, tak? Słynny filozof. Ja myślę, że tu jest błąd w tłumaczeniu, bo jeżeli byśmy powiedzieli nie ją słuchać, tylko jej, tak jak słuchamy muzyki, to byłoby to chyba bardziej poprawne. Ale i tak jest ciekawie. I Albert Einstein, kobieta jest jak zagadka. Im więcej próbujesz ją rozwiązać, tym bardziej się komplikuje. No to prawda jest. Teraz jakiś filozof, ale też matematycznie. Kobieta jest jak matematyka. Trudna do zrozumienia, ale fascynująca.
No ja nie wiem, bo ja z matmą zawsze miałem kłopoty. To nie wiem, czy to pasuje, ale niektórzy panowie może tak mają. I kobieta jest jak morze, raz spokojna i łagodna, raz burzliwa i niebezpieczna. To Wiktor Hugo. Jeju, ile jest tych cytatów. Kobieta jest jak lustro, odbija to, co widzi i czuje. To powiedziała aktorka o kobietach Audrey Hepburn. Kobieta jest jak szachy. Trzeba mieć strategię i taktykę, aby ją pokonać. To z kolei Gary Kasparow. I już, proszę Państwa, prawie wszystko. Kobieta jest jak kwadratura koła, niemożliwa do osiągnięcia, ale warta próby. To Leonardo da Vinci. I kobieta jest jak dziecko, trzeba ją kochać i rozpieszczać. To z kolei Sigmund Freud. I proszę pań, i proszę państwa, wśród tych wszystkich cytatów jedno jest charakterystyczne, a w zasadzie wszystkie mają jedną wspólną cechę. One mówią o kobiecie w różnych sytuacjach i porównują do czegoś, jak matematyka, jak muzyka, jak poezja. Natomiast znalazłem jeden cytat i on jest chyba najpiękniejszy. Ten cytat mówi o tym, że kobieta jest czymś. Kobieta jest życiem. Bez niej życie byłoby, bez niej nie byłoby życia. To powiedział autor Małego Księcia. I wydaje mi się, że ten cytat najpiękniej oddaje to, co można o paniach powiedzieć. Jesteście życiem, jesteście muzami, jesteście czymś, co napędza sztukę, poezję, kulturę. Po prostu jesteście wszystkim. A bez was świat byłby bardzo, bardzo smutny. Proszę pań, w dniu waszego święta życzę wam samych radosnych dni. Samych słonecznych dni. Już jutro, pojutrze i na cały ten rok. A teraz, proszę państwa, miłych, pięknych wrażeń podczas dzisiejszego koncertu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdrowie pani. Telefon, tak. Na scenę wbiega asystent. Asystent podaje kwiaty. Asystent podał kwiaty. Burmistrz przejął kwiaty. Dostał kwiaty od asystenta, teraz wręczy symbolicznie jednej z pań tutaj zgromadzonych. Proszę przyjąć te kwiaty właśnie jako taki symbol. Wręczam jednej pani, ale tak jakbym wszystkim paniom chciał wręczyć. Wszystkiego dobrego. Teraz nie wiem, czy to będzie jak tak na weselach, rzucanie wiankiem i czy w ogóle można coś mówić, czy czekać, co się wydarzy. Bardzo przepraszam te wszystkie panie, którym wskazałem miejsce w pierwszym rzędzie. O, kwiaty wręczone, pamiątkowe zdjęcia. Dziękuję panu burmistrzowi i zapraszam na scenę pana Jerzego Bastę, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. A zanim pan Jerzy tu do nas przyjdzie, to chciałem wykorzystać kącik reklamowy książki wszystkich tych autorów, o których wspominał pan burmistrz, Małego Księcia, Wiktora Hugo, a nawet i Artura Schopenhauera. Znajdą państwo piętro niżej w bibliotece. Zapraszam nawet jutro od 10:00. Pan Jerzy, proszę.
Dzień dobry Państwu w sumie. Witam bardzo, bardzo serdecznie Panie. Widzę kilku Panów, ale do Was też się zwrócę za chwilę. Nie mam telefonu, nie mam cytatów. Powiem coś, kiedy słuchałem przemówienia Pana Burmistrza. Najwspanialsze istoty na świecie, najpiękniejsze, to są kobiety. I to chyba wszyscy, a nawet wszystkie panie się ze mną zgodzą. Teraz zwrócę się właśnie do nielicznych panów. Panowie, nie oszczędzajcie na waszych partnerkach, bo pamiętajcie, każdego mężczyznę zdobi kobieta. I basta. Cóż więcej powiedzieć jeszcze? Miłe panie, w dniu waszego święta, takiego pięknego święta, życzę wam miłości, radości i uśmiechu każdego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu Jerzemu Baście. Chcę przysunąć troszkę ten był. A ja od siebie chciałbym życzyć wszystkim paniom, żeby wasze prawa w Polsce były przestrzegane, a wynagrodzenia były sprawiedliwe. I tak, to można poklaskać, poćwiczyć, tak? Artysta wystąpi za chwilę. Też chciałby słyszeć, że państwo tutaj są, a nie tylko my w trójkę z panem burmistrzem i z panem Jerzym. Chciałem jeszcze państwu powiedzieć, że dzisiejszy koncert to jest pierwszy koncert, jaki przygotowaliśmy dla państwa w marcu. 17 marca zapraszamy na koncert muzyki klasycznej. Cztery pory roku w aranżacji na wiolonczele i klawesyn. Zarówno klawesynistka Liliana Stawarz, jak i wiolonczelista Marcin Zdunik to jest światowa czołówka muzyki klasycznej. Zapraszamy też na koncert Janusza Cedro, najpiękniejsze piosenki świata. To będzie 22 marca. Zapraszamy też na teatr, spektakl Czarownice Teatru Układ Formalny. Także dzisiejszy koncert nie jest ostatnią imprezą, na jaką państwa zapraszamy w tym miesiącu. I przechodzimy do głównego punktu programu. Artur Caturian, jak już wspominałem, absolwent Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Etatowy aktor Kapitolu do 2022 roku. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w Zielonej Górze. A na stronie agencji aktorskiej znalazłem takie informacje o Arturze. Oczy piwne, wzrost 1,85 m. Sylwetka postawna, karnacja jasna, rozmiar XXL, umiejętności śpiew. Będą mogli się państwo przekonać, czy ten opis jest prawdziwy. Arturowi będzie towarzyszyć i najpierw wystąpi solo na instrumencie klawiszowym pan Błażej Haberla. Błażej Haberla, zapraszam, potem Artur Catu. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło jest wystąpić dzisiaj dla Państwa. Ja się nazywam Artur Caturian, a towarzyszyć mi będzie dzisiaj na instrumentach klawiszowych Błażej Haberla. Po opisie, brawo właśnie dla Błażeja, po opisie mojego przedmówcy, tym z agencji aktorskiej, tym wykazie, czuję się trochę jak na randce w ciemno. Mam nadzieję, że to będzie udana randka dla Państwa. Błażej, bardzo się cieszę. Błażej przywitał Państwa utworem z repertuaru Seweryna Krajewskiego Wielka Miłość. A dzisiejszego wieczoru zaśpiewam dla Państwa wiele wspaniałych, znakomitych piosenek o miłości z repertuaru najwybitniejszych męskich głosów, proszę Państwa. Słyszałem, że bilety na dzisiejszy koncert były bardzo drogie, tym bardziej mnie cieszy ogromna frekwencja dzisiaj na sali. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Chciałbym Panią życzyć wszystkiego dobrego. Niech dzisiejszy wieczór będzie dla Pań dniem świstaka. Co to znaczy? Znaczy to, że niech każdego dnia przez cały rok Panowie śpiewają Panią piosenki o miłości, niezależnie od tego, z jakim skutkiem. Proszę docenić te starania. Mam nadzieję, że Panowie sobie wezmą do serca te życzenia. Drodzy Państwo, ja jestem aktorem, przez wiele lat byłem aktorem Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Dlatego też dzisiejszy koncert chciałbym zacząć utworem z repertuaru musicalowego, z mojego ulubionego musicalu, mianowicie z musicalu West Side Story, który to opowiada miłość Tonego i Marii. Tytułowej Marii, ponieważ utwór piosenki to Maria. Niestety ta miłość jest, napotyka różne przeszkody, ponieważ oboje, niczym Romeo i Julia, pochodzą z dwóch zwalczających się gangów nowojorskich. Jako ciekawostkę dodam tylko, że Maria występuje w tej piosence 30-krotnie. Słowo Maria, imię Maria, czego również Panią życzę, żeby Panowie przez wszystkie przypadki codziennie odmieniali Wasze imiona, zachwycając się i na nowo kochając i komplementując Panie. Tego Panią życzę, a teraz utwór Maria. Najpiękniejszy ze słów przyniosłaś mi, Maria, 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 Maria. Całe piękno wszechświata w Twym słowie brzmi, Maria, 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 Maria. Dziewczyna wspaniała Maria, od chwili gdy ją znam, świat nie jest taki sam jak był. Maria, dziewczyna wspaniała Maria, Twoje modlitwa o życie. Maria, powtarzam w zachwycie, Maria. Maria, powtarzam w zachwycie, Maria. Najpiękniejszy ze słów przyniosłaś mi, Maria.
Bardzo dziękuję. Teraz pomogę sobie, bo ja tutaj mam dzisiejszy koncert jest premierowy, więc potrzebuję troszeczkę podpórki. Postaram się jak najmniej ją wykorzystywać, ale mimo wszystko. Następny utwór. Jeszcze pozostaniemy przez chwilę w repertuarze musicalowym. I teraz chciałbym wykonać utwór, który stał się hitem musicalowym, również filmowym. Dostał Oscara za najlepszą piosenkę. I może Państwa zaskoczę, ale jest to hit z mojego dzieciństwa, w sensie ta piosenka była hitem podczas mojego dzieciństwa. Mowa oczywiście o przepięknej piosence z filmu Król Lew, czyli utwór Can You Feel the Love Tonight, który wykonywał Elton John. Więc zapraszam Państwa na krótką musicalową podróż do serca Afryki.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że przeniosłem Państwa w lata 90., kolorowe lata 90. Teraz, proszę Państwa, wykonam utwór, zasięgnąłem sobie utworu największej legendy muzyki funky soul amerykańskiej lat 60., mianowicie do wykonawcy, który nazywa się James Brown, i zaśpiewam jego najbardziej znany utwór It's a Man's World, wykonywany wielokrotnie przez innych wybitnych wokalistów. Ten utwór można bardzo dwojako interpretować, sam tekst, ale jak dla mnie jest po prostu o wielkiej miłości mężczyzn do kobiety i o tym, że bez kobiet ten świat byłby dużo mniej wart. Słyszę głosy poparcia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że się Państwu podoba. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, jak każdy z Was, ja mam swoich ulubionych aktorów, wokalistów, kompozytorów, muzyków. Wśród nich jest Błażej. Żartowałem? Nie, no nie żartowałem. To mój kolega, więc też. Ale nie po to mówię. Mianowicie chciałbym nawiązać teraz do twórczości Czesława Niemena i wykonać jego utwór, ale
nie będziemy tak banalni, nie zaśpiewam Dziwny jest ten świat ani Pod papugami. Poszperałem trochę głębiej. Wykonam utwór, który wykonywał również ostatnimi czasy jako chyba reklamę, zapowiedź swojej płyty nawiązującej do twórczości Czesława Niemena, Krzysztof Zalewski, czyli utwór Przyjdź w taką noc. Noc, naturalna jakby aura do wyznań romantycznych i miłosnych, więc stwierdziłem, że będzie pasowało. Przyjdź w taką noc, Czesław Niemen, na instrumentach klawiszowy, mój ulubiony pianista Błażej. Jedyny, który chce ze mną grać. Cóż warta noc, kiedy słów nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy spadł słońca blask? I tylko wiatr chodzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czeka wciąż do Cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy wstał słońca czas. Bo przecież dobrze wiesz, że kończę. A więc proszę przyjdź, a więc proszę przyjdź, a więc proszę przyjdź na tą noc. Kiedy lśnią setki gwiazd, przyjdź w taki dzień, kiedy wstał słońca brzask. Bo przecież jeszcze kopię tak jak nikt. A więc proszę przyjdź, a więc proszę przyjdź, a więc proszę przyjdź taką. Dziękuję. Bardzo mi miło. I znowu będziemy w tej aurze wieczornej, wieczorowej pory. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu z repertuaru legendy światowej piosenki, czyli Franka Sinatry. Wykonał on utwór Strangers in the Night. Zapraszam do wysłuchania. Teraz trochę się uspokoimy. Zamyślimy. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the time. What were the
chances. We've been sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so inviting. Something in your arms told me that I must have true. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embrace in days away. Strangers in the night. Dziękuję bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Następny utwór, dalej jeszcze pozostaniemy sobie w tej nocnej aurze. Jest to utwór irlandzkiego wokalisty jazzowego, Van Morrisona, który wykonał go x lat temu, ale bardziej znany może być Państwu z wykonania Michaela Bublé. I ja tą wersję chciałbym Państwu zaśpiewać. Utwór Moon Dance, czyli księżycowy taniec, taniec w świetle księżyca. Serdecznie zapraszam. Well, it's marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, need the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I try to please to the calling with my heart string that plays of a note. And all the night stretching, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can hide. Just tremble inside, and I know how much you want me, darling.
If the devil is trying to make romance, need the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling with my heart streak that plays for the low. And all the night stretching seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just have one more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just have one more romance with you? Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. A teraz, proszę Państwa, zostawię Państwa na chwilę z moim ulubionym pianistą. Zostawiam Państwa, ponieważ Błażej zagra utwór, który został napisany przez Dona Gibsona, a rozsławiony i wykonywany i znany Państwu szeroko z wykonania Roya Charlesa, czyli I Can't Stop Loving You. O tym, jak to ciężko jest przestać kochać. Błażeju, opowiedz swoją historię.
teraz Randki w ciemno, część druga. Kandydat numer dwa, Tomasz z Lublina, lat 35. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie, nawiązując do wcześniejszego wejścia. Proszę Państwa, teraz wykonam utwór znanego bardzo wokalisty, wszyscy go dobrze znacie. Mowa oczywiście, znaczy nie jest to oczywiste, ale dla mnie jest, o George'u Michaelu. Autor wielu niezapomnianych przebojów, członek zespołu Wham, potem zrobił karierę solową. A ja wykonam utwór Careless Whisper, czyli Nieostrożne Szepty. Proszę Państwa, jeszcze taką anegdotę a propos tego utworu powiem, ponieważ 17-letni George Michael, jadąc autobusem do swojej pracy, czyli był bileterem w kinie w Watford, jadąc do pracy i płacąc za bilet kierowcy autobusu, wymyślił w głowie sobie tą charakterystyczną melodię, którą dopiero 4 lata później wykorzystał właśnie w utworze Careless Whispers. A ten temat saksofonowy, który się tam pojawia, no jest jednym z najbardziej znanych tematów muzycznych w muzyce rozrywkowej, a już nie wspomnę, że w saksofonowej to już w ogóle jest namiętnie grany. Cóż mogę powiedzieć, no rok temu podpisywaliśmy umowę na ten koncert, miał być saksofonista, inflacja zjadła saksofonistę. Proszę Państwa, Careless Whisper. Again.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jeden wielki światowy hit. Utwór, który wszyscy dobrze, doskonale znacie, wykonywany przez Michaela Boltona, czyli When the Man Loves a Woman. Utwór oczywiście o pięknej, bezgranicznej miłości, takiej rycerskiej czasami wręcz. When the Man Loves a Woman. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Czym byłby koncert z piosenkami o miłości bez utworu włoskiego? Dlatego poszperałem trochę i znalazłem taki utwór, który chciałem wykonać. Proszę Państwa, będzie to utwór, który tematycznie do tego koncertu jakby pasuje podwójnie, ponieważ nie dość, że o miłości, to śpiewa go wybitny wokalista, męski głos. O innym wybitnym wokaliście męskim. Mianowicie utwór Caruso skomponował i wykonywał Lucio Dalla, pop-rockowy wokalista włoski. A utwór opowiada historię nieszczęśliwej miłości Enrico Caruso, czyli włoskiego śpiewaka operowego,
Ponoć Lucio Dalla zainspirował się pięknymi widokami w Sorrento i napisał piosenkę właśnie o tej ostatnich chwilach życia Enrico Caruso właśnie w Sorrento. Zapraszam do wysłuchania utworu w języku polskim tym razem. Na szczęście coś mam w polsku. Tłumaczenie Jacek Cygan. Na fortepianie, czy też instrumentach klawiszowych Błażej Haberla. Tam, gdzie morze odurza i wieje wiatr z odmętu, gdzieś na starym tarasie nad zatoką Sorrento, mężczyzna objął dziewczynę i chociaż cierpiał bardzo, wzrok mu nagle pojaśniał, gdy zagrzmiał pierwszy kanto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. C'è una catena normal che scioglie il sangue in te bene assai. Patrzył na światła pośrodku morza i myślał o nocach w Ameryce. To były tylko białe ślady łodzi i lampiony jak znicze. Poczuł ból, co mieszka w muzyce, a dziś go nie chciał spotkać. Lecz gdy spojrzał księżyc, śmierć wydała mu się słodka. Spojrzał dziewczynie prosto w oczy, głębokie jak morskie tonie. Gdy wypłynęła pierwsza łza, poczuł, że nagle tonie. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Che una catena ormai, che so il sangue di te bene assai. Spójrz, jaką siłę ma liryka, jak zmienia fałsz te hymny. Lekki makijaż i mimika i stajesz się kimś innym. I tylko oczy są prawdziwe, te oczy blisko ciebie. I zapominasz, że istnieją słowa, a myśli wątpią w siebie. Nawet te nocy w Ameryce. Ty myślisz, to są białe ślady łodzi, a to jest twoje życie. I tak się skończył jego czas, lecz on nie myślał o tym. Tylko spokojnie dalej śpiewał i patrzył na zatokę. Thank you.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Może nie zaśpiewałem jak Caruso, ale się starałem. Takie wymuszacz braw. Nie, żartuję, żartuję. Oczywiście wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, teraz wykonam utwór, który mówi o tym, że kochanej osoby nigdy za wiele. Ja mogę to zinterpretować inaczej. Kochanego ciała nigdy za wiele. Powtarzam to swojej narzeczonej zawsze. Bez zrozumienia z jej strony. Ale tak już wracając do piosenki, to utwór pod tytułem Never Too Much z albumu Never Too Much, który wykonywał Luther Vandross, mój ulubiony amerykański wokalista lat 80-tych, 90-tych. Zapraszam do wysłuchania. Nieśmiało strasznie, proszę głośno. Będę bezlitosny jeszcze. Bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy razem. Razem zawsze raźniej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz jeszcze w takim żywszym klimacie zostaniemy. A mianowicie wykonam utwór sprzed 70 lat, którego
Oryginalny tytuł brzmi Queen Sera, który został potem zaśpiewany po angielsku i zmieniono mu tytuł na Sway, a wykonywał go Dean Martin. Sway, czyli potocznie mówiąc, kołysz się, możecie się kołysać w fotelach, a ja będę śpiewał. Zapraszam do wysłuchania. Na zakończenie. Spokojnie. Na zakończenie zaśpiewam dla Państwa utwór po polsku. Przenieśmy się teraz pod jeden z warszawskich balkonów, gdzie czeka dziewczyna z warkoczami. Utwór z repertuaru Zbigniewa Wodyckiego. Słowa napisał do tego utworu Wojciech Młynarski, dlatego akurat przenosimy się pod warszawski balkon, a nie pod krakowski. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Proszę pani, jeszcze zanim zaczniemy, Błażeju, poczekaj jeszcze chwilę, nie wyrywaj, hold your horses. Z racji tego, że to już ostatni utwór, to chciałbym panią życzyć wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Niech panowie śpiewają panią codziennie od dzisiaj. Trzymam za słowo, sprawdzę. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni wszechobecny pośpiech czasu zna. Znacza mi może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnąc i gruz. Na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc ty. Sami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać z
środku zdyszanego dnia. Rozglądasz się tak jak ja. Gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedź na mnie, umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz latać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Na instrumentach klawiszowych zagrał dzisiaj Błażej Haberla. Ja się nazywam Artur Caturian, bardzo mi miło, a przede wszystkim jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia bohaterkom dzisiejszego wieczoru. Wszystkiego najlepszego. Czy, przepraszam, czy to jest buczenie? Czy ja słyszę buczenie? Wychodzimy. No dobra, dobra. Żartowałem, że się obraziłem. Dobra, słuchajcie, ale na bis to będzie powtórka z rozrywki, proszę Państwa. Przyjdź w taką noc, może być? No to super. Kiedy znów nie ma gwiazd, cóż wart jest dzień, kiedy splan słońca blask, bo i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż po cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje czas, bo przecież kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask, bo przecież jeszcze kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjść na taką noc.
Wielkie brawa dla Błażeja Havelli, instrumenty klawiszowe. Rozpieszczacie go państwo. Kiedy lśnią setki gwiazd, przyjdź w taki dzień, kiedy zbladł słońca brzask. Bo przecież wiesz, że kocię tak jak nikt, a więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc, a więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc, a więc proszę cię. A więc proszę przyjść w taką noc, taką noc. Dziękuję bardzo. Błażej Haberla i Artur Czaturian. Wszystkiego najlepszego życzymy państwu. Panią. Swój zabrałem. Proszę, proszę mikrofon. Artur Czaturian, Błażej Haberla, zapraszamy. Przyszła dziewczyna z kwiatami, panów zapraszamy po kwiaty, tak, kwiaty dla panów. Artur, Błażej, wielkie brawa. Dziękujemy, że przyjechaliście dzisiaj do... Brawa proponuję jeszcze większe, bo to był premierowy recital Artura. Także państwo byli pierwszą próbą. Dziękujemy bardzo i zapraszamy któregoś następnego wieczoru do Centrum Kultury.